Program Dobry Start, czy inaczej 300+, to zapomoga od niedawna funkcjonująca w życiu społecznym Polaków. Jest to pomoc skierowana do wszystkich polskich rodziców, aby wspomóc ich w wychowaniu swoich pociech. Większość z nas już złożyła stosowne dokumenty, jednak dla tych, którzy w jakiś sposób nie złożyli wniosków, przypominamy o szczegółach programu. Warto pamiętać, że to ostatni czas na ich złożenie, gdyż ostateczny termin mija z końcem listopada. Jest to program skierowany do rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, którzy posiadają dzieci. Dzieci w wieku od szkoły podstawowej do 20 roku życia, to taka generalna jest zasada. I program umożliwia, daje taką możliwość pozyskania dodatkowo na ten dobry start, na rozpoczęcie roku szkolnego, dodatkowych, jednorazowych pieniążków w wysokości 300 zł na dzieci, które ktoś posiada. Środki, które można pozyskać z programu Dobry Start, z pewnością będą dla rodziców bardzo pomocne. To możliwość chociaż częściowego pokrycia finansowego wyprawki szkolnej czy innych potrzeb naszych pociech. Sama procedura składania dokumentów jest bardzo prosta. Ja złożyłem wniosek, bardzo szybko otrzymałem taką pomoc. Ona nawet nie jest wydawana w formie decyzji, tylko przyznania świadczenia, tylko odmowa przyznania świadczenia, procedurą decyzji odmownej jest tutaj realizowana. Warto, to są dodatkowe pieniążki, które zawsze się przydadzą w momencie, kiedy rozpoczyna dziecko, nie wiem, kolejny rok edukacji. Te potrzeby są duże, a forma i jakby przyznania świadczenia i w ogóle złożenia wniosku jest bardzo prosta. Wnioski można składać elektronicznie, w formie papierowej, ale jeden warunek, żeby otrzymać w tym roku, do 30 listopada musi taki wniosek wpłynąć. 300+ to nie jedyne programy wspierające rodziców i dzieci. Przypominamy również o świadczeniach rodzinnych i programie 500+. Okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych zaczyna się teraz od 1 listopada do końca października przyszłego roku, czyli 12 kolejnych miesięcy. Natomiast program 500+ jest przesunięty, zaczyna się miesiąc wcześniej, czyli zaczął się 1 października, skończy się z końcem września. Więc generalnie, jeżeli ktoś chce korzystać ze świadczenia 500+, a nie złożył jeszcze wniosku, powinien go złożyć jak najszybciej. No, pierwszy miesiąc przepadł, można tak powiedzieć, ale jeżeli ktoś złoży wniosek teraz w listopadzie, to od listopada świadczenia będzie miał przyznane. Troszeczkę inna sytuacja ze świadczeniami rodzinnymi, ponieważ one, no jakby okres zasiłkowy zaczyna się teraz w listopadzie, więc my wydajemy decyzje w tym momencie, które wpływały tam, nie wiem, w lipcu, sierpniu, wrześniu. I tutaj osoba składając dzisiaj wniosek, czy do końca miesiąca, nie będzie ponosiła takiej negatywnej konsekwencji w postaci utraty tego jednego miesiąca zaświadczenia. Też są to wnioski stosunkowo proste. Bardzo dużo dokumentów my we własnym zakresie w tym momencie już sobie generujemy, czy z bazy Ministerstwa Finansów, czy Urzędu Skarbowego, czy z bazy PESEL i każdej innej. Wszystkich z Państwa, którzy nie zwrócili się do swoich gmin o 300+, bądź inne programy, zachęcamy do korzystania. Dla tych, którzy mają jakieś pytania, czekają pracownicy ośrodków pomocy społecznej, zaś dla tych, co cenią sobie czas, wnioski elektroniczne. Warto wykorzystać wsparcie dla rodziców i dla naszych pociech.